Agnieszka Fitkał-Perepeczko, 77L, zapewnia, że wspiera materialnie schroniska i domy tymczasowej opieki nad zwierzętami. Chciałaby robić więcej, ale praca wolontariuszki jest jednak ponad jej siły. Nie jest też w stanie przygarnąć bezdomnego zwierzęcia. Nie chce bowiem ponownie przeżywać bólu po jego śmierci. Miłości do zwierząt Agnieszka Fitkał-Perepeczko uczyła się w dzieciństwie. Wyrosła, bowiem w domu, w którym czworonogi traktowano jak członków rodziny. Reklama obecnie gwiazda nie ma domowego pupila i nie ukrywa, że odczuwa z tego powodu duży żal. Nie może jednak pozwolić sobie na trzymanie zwierzęcia, od wielu lat dzieli bowiem swoje życie między Polskę a Australię. Przez co nieustannie jest w podróży. Przyznaję też, że decyzja o nieposiadaniu psa ma emocjonalne podłoże. Ktorka nie chce bowiem po raz kolejny przeżywać cierpienia po śmierci ukochanego zwierzęcia. Ból. Jaki może zrobić człowiekowi umierające zwierzę, nie jest porównywalne właściwie z niczym i z nikim. Dlatego, że my kochamy swoich bliskich. Ale jesteśmy przygotowani na ich odchodzenie, a jeżeli odchodzi, zwierzę, to jest bardzo trudne uczucie do zdefiniowania, mówi agencji New Serial Lifestyle Agnieszka fitka pereczpeczko Gwiazda doświadczyła tego bólu w Australii w 1996 roku, gdy odszedł jej ukochany, pies. Aktorka poddała jego ciało kremacji i zachowała jego prochy do dziś, zezwalana, to bowiem australijskie prawo. I one stoją. Po prostu są ze mną i czasem, mówię nawet do niego. Może to jest przesada, ale mi się wydaje, że, to uczucie mnie wzbogaciło, mówi gwiazda. Sama również chciałaby pomóc bezdomnym psom. Ale nie jest w stanie zaangażować się w ten sposób. Potępiam się za to. Oczywiście mogę, pomóc materialnie czy mogę pomóc tak jak w Australii, żeśmy koce wozili, kołdry jak, było zimno ale zawsze się zatrzymuje przed bramą. To jest tchórzostwo, ale nic, na to nie umiem poradzić, mówi.